Biebrzański Park Narodowy i jego trzy baseny. Basen górny, stosunkowo najmniej rozpoznany, z bardzo cennymi siedliskami mechowisk i borami oraz lasami bagiennymi. To obszar, na którym bardzo niewiele park ma swojej własności. 95% to własność prywatna. To rodzi potencjalne i rzeczywiste konflikty, ponieważ my mamy ustawowy obowiązek chronienia przyrody, a ci ludzie mają swój od wieków obowiązek zarabiania i czerpania pożytków z swojej własności. W ramach tego projektu, poza ochroną siedlisk, przywracaniem ich, odkrzaczaniem i różnymi innymi zabiegami, chcemy wypracować skuteczny model współpracy właśnie między ochroną przyrody a rolnikami, żeby te konflikty niwelować, żeby byłoby ich jak najmniej, żeby ta współpraca układała się, jeżeli nie idealnie, bo to trudne, to przynajmniej wzorowo. Od czasu, kiedy tradycyjne rolnictwo dosyć ekstensywne przestało się opłacać, bagienne łąki i tereny otwarte zaczęły zarastać. Sukcesja roślin żywiastych, głównie lekkonasiennych, brzóz, wierzb, powoduje wycofywanie się wielu gatunków roślin i zwierząt ze swojego środowiska. Aby tej tendencji się przeciwstawić, w projekcie zaplanowaliśmy zadania, które mają spowodować utrzymanie bądź też odtworzenie najcenniejszych obszarów bagiennych. Dlatego też wykonane zostaną zabiegi ochronne w postaci odkrzaczania na powierzchni około 500 hektarów oraz wykonanie pierwszego inicjującego koszenia wcześniej odkrzaczonych terenów. Monitoring to ściśle zaplanowane, metodologicznie opracowane i regularne wykonywane obserwacje, liczenia. Okazuje się, że wiele gatunków roślin i zwierząt dość wyraźnie reaguje na zmiany w środowisku przyrodniczym. W ramach projektu Górnej Biebrzy postanowiliśmy monitorować dwa gatunki roślin, skalnicę torfowiskową oraz lipiennika losela oraz sześć gatunków ptaków. Cietrzewia, orlika krzykliwego, bociana białego, żurawia oraz derkacza i wodniczki. I celem tego monitoringu ma być odpowiedzenie na bardzo ważne pytania. Jakie są zmiany i jakie są ich tendencje i szybkość? Projekt Ochrona Siedlisk Mokradłowych Doliny Górnej Biebrzy bardzo mocno zakorzeniony jest w otoczeniu społecznym. W związku z tym chcielibyśmy, żeby działania ochroniarskie, jakie podejmujemy, miały również wymiar ekonomiczny, wpływały na rozwój tego regionu. W związku z tym bardzo ważnym działaniem jest współpraca z samorządami lokalnymi. Chcielibyśmy, aby projekt był takim inkubatorem również ekonomicznym, żeby dał szansę zarabiania na ochronie przyrody, a oprócz tego, żeby bardzo ładnie wpisywał się w strategię rozwoju regionu. Dlatego też organizujemy m.in. warsztaty dotyczące gospodarowania na bagiennych łąkach. Chcemy gospodarzom pokazywać, jakie są wartości przyrodnicze tych łąk, dlaczego są takie cenne, ale również to, że można w sposób tradycyjny korzystać dalej z tych łąk, można dalej pozyskiwać pożytek. Myślimy również o właścicielach lasów prywatnych, w szczególności tych, którzy gospodarują na borach i lasach bakiennych. W trakcie spotkań i warsztatów chcemy mówić właścicielom o tym, że taki las to również pozaprodukcyjne funkcje, to że jest to bardzo wartościowe miejsce przyrodniczo, ale jedno z drugim niekoniecznie się wyklucza, bowiem również można gospodarować i pozyskiwać materiał na opał. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest gospodarowanie wodą na torfowiskach. Wiadomo, że woda jest kluczowym elementem dla zachowania torfowisk. W związku z tym mówimy, jak tą wodą gospodarować, znowu w taki sposób zrównoważony, po to, żeby można było utrzymać wartości przyrodnicze, ale również pozwalać na ekstensywną gospodarkę. Więcej o projekcie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.górna.biebrza.org.pl.